Cześć! W tym filmie pokażę, jak dodać favicon, czyli taką ikonę widoczną na pasku przeglądarki, na stronie WordPress. W WordPressie dodanie tej ikony jest bardzo proste, ponieważ jest to funkcjonalność wbudowana w WordPressa już tam od kilku wersji wstecz. Także taką ikonkę bardzo łatwo dodamy, bo wchodząc tutaj w wygląd, dostosuj. I tutaj musimy znaleźć taką zakładkę tożsamość witryny, lub po angielsku Site Identity, jeśli nie macie tutaj tłumaczenia. I gdy klikniemy w tę treść witryny, no to zejdziemy do sekcji ikona witryny i właśnie tutaj w tej sekcji wybierz ikonę witryny, możemy tego favicona dodać. Nie musimy jakoś tutaj nadzwyczajnie przygotowywać pliku właśnie graficznego z taką ikoną. Wystarczy, że będzie to plik PNG, który będzie mieć przynajmniej 512x512 pikseli na szerokość i na wysokość. No i najlepiej jakby tło było przeźroczyste tego PNG, żeby po prostu nie powstała nam tutaj jakaś taka biała ramka. Więc ja sobie kliknę na wybierz ikonę i mam już dodaną taką ikonę tutaj do mojego WordPressa. Najlepiej jakby ta ikona była w kwadracie, ponieważ te ikonki właśnie najlepiej tutaj się będą prezentować, jak będą kwadratowe. No i widzicie, że jest to format PNG, on ma 512x512 pikseli, oryginalnie ten obrazek, także ma przeźroczyste tło, czego tutaj akurat nie widać, ale zaraz zobaczymy, jak dodamy tą ikonę do naszego WordPressa, czyli klikam wybierz, tu mi się pokazał podgląd, tak, i widzimy tutaj na podglądzie, znaczy tutaj w zasadzie już na tej karcie nam ta ikona się zmieniła i to jest mega, mega prosty sposób na to, żeby dodać taką ikonę. Nawet jak już wyjdę z tego kokpitu i przejdę sobie po prostu na witrynę, no to widzimy, że ikonę mam zmienioną. Czasem, bardzo rzadko, ale jednak czasami może się zdarzyć, że w jakimś motywie po prostu tutaj jak wejdziemy do dostosuj, nie zobaczymy jakby tej zakładki tożsamość witryny, nie będziemy umieli znaleźć sobie, gdzie tą ikonę możemy dodać, bo może tak być, że jakaś wtyczka albo jakiś motyw to zmodyfikował i na przykład ukrywa gdzieś tą tożsamość albo po prostu przenosi to w inne miejsce pod jeszcze jakąś inną zakładkę. Więc jeżeli tak się dzieje, to musimy przede wszystkim znaleźć sobie, jak się nazywa nasz motyw. Czy jak wejdziemy tutaj w wygląd motywy, no to po prostu patrzymy, jaki motyw mamy obecnie aktywny na stronie. Ja mam akurat 2021, no ale my patrzymy sobie na jakiś tam, na jakąś nazwę motywu, tak, tych motywów możemy mieć jakieś na przykład newe. No i odkryjemy, że na przykład w tym dostosuj nie będzie tej tożsamości, więc nie jesteśmy w stanie znaleźć, gdzie dodać tą ikonę. To wtedy najlepiej właśnie wpisać sobie do Google'a, nie wiem, newe, favicon, how to add favicon to newe, coś takiego. No i na przykład tutaj favicon with newe i mi wyskoczy tutaj po prostu w Google jakieś tam forum, na którym ktoś udziela informacji, że właśnie w takim newe, no jest to gdzieś pod zakładką header, tak, i tu znajdziemy gdzieś na dole to site icon, czyli to jakby to site icon, czyli ta ikona jest po prostu przeniesiona do jakiejś innej zakładki, która jest dodana poprzez ten motyw. Więc dlatego po prostu ona była w innym miejscu, ale raczej na większości motywów, jeżeli one tego nie modyfikują, no to znajdziemy po prostu wygląd, dostosuj i tożsamość witryny. Także to była taka szybka porada. Mam nadzieję, że była pomocna dla Was. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę.